Realnie zagrał do Niedzielana, a ten ze spokojem minął Kiraja i było 2-1. Nadzieje znowu odżyły. To był wielki... Mile, Sobolewskiego, Rasiaka i Niedzielana. Kadra zależeć będzie w Budapeszcie od obrony. Gospodarze z pewnością od pierwszej minuty rozpoczną szturm na bramkę biało-czerwonych. Optymistą. Optymistycznie. Się wszystko od Tomasza Rząsy, który przejął piłkę przed własną bramką, zagrał do Grzegorza Rasiaka, a ten znakomitym prostopadłym podaniem uruchomił Niedzielana. Napastnik Rochlinu zachował zimną krew i pewnie pokonał Kiralego.